A dzisiaj, kochani, przyszła do mnie paczuszka i zamówiłam sobie orzechy laskowe. Jakie one są malutkie. O, teraz widzicie, maleństwa, takie mi się wydają. Zamówiłam sobie też płatki migdałowe. Tu jest, nie wiem jaka, tu jest ta 100 gram płatki migdałowe. Orzechów laskowych 200 gramów. I jeszcze sobie tu zamówiłam mąkę migdałową. O, bo nie mam. I tutaj jest pół kilo. Także jestem znowu zaopatrzona w kolejne produkty. Kochani, witam się z Wami. Dzisiaj środa, 20 maja, a ja od rana takie przysmaki sporządzam. I tutaj mam galaretkę truskawkową z owocami, z truskawkami, z borówkami. Bardzo mi się podoba, wiecie co, jak te owocki są tak na dole, ale jak włożyłam owoce, zalewam je galaretką i one, wiecie, idą do góry, no nie? Nie wiem, jak oni to robią, że to właśnie, to chyba się po prostu robi tą galaretkę tak, że po prostu zalewają do połowy, mi się wydaje, i wtedy dolewają, no ale to wiecie, no to trzeba tego pilnować, nie wiem, jak znacie patent jakiś na to właśnie, żeby te truskawki były równomiernie rozłożone po całej szklance, to dajcie znać. Ja wymyśliłam coś takiego, że na razie włożyłam, widzicie, łyżki do każdego, tutaj jest mój, zaraz Wam powiem, dlaczego ten mój jest największy i ten akurat. Włożyłam właśnie te łyżki i tak widzicie, przez tą łyżkę no to te owocki tak fajnie tutaj na dół opadły. Zobaczymy, czy to się sprawdzi, ten patent. No albo zostawię tą łyżkę i wyjmę się ją na końcu, albo poczekam po prostu do momentu aż takiego już, wiecie, stężenia, że te owocki się tu po prostu zatrzymają i wtedy wyciągnę. No nie wiem, zobaczę. Zobaczę, czy mi się to uda przypilnować. I dlaczego tutaj mówiłam, że ten jeden jest mój? Dlatego, że tutaj jest galaretka bez cukru. Użyłam tej galaretki, Wam kiedyś w którymś holu pokazałam chyba, gdzie to ja byłam? W Kauflandzie. O, znalazłam tą galaretkę bez cukru, też truskawkową, postanowiłam sobie jej użyć i dałam sobie troszeczkę po prostu tam z łyżeczkę ksylitolu, no nie wiem, czy nie za dużo, no zobaczymy. Także taka, widzicie, od rana akcja galaretkowa. U mnie bardzo lubię te galaretki, sama też bardzo lubię. Zawsze jak gdzieś przechodziłam przy jakiejś, wiecie, cukierni, właśnie gdzie lody są i widzimy te galaretki, to tak pięknie wyglądają i bardzo swoim widokiem zachęcają do jedzenia. Także tak dzisiaj zaczynamy środę. Zabieram się za dzisiejsze śniadanie. Jak widzicie, jest mega proste. Trzy paróweczki i takie pomidorki. Nie wiem, jak one się nazywają. Papryczkowe? Nie wiem. Kupione w Biedronce, w takim wiadereczku akurat jakieś tam były w promocji. Także ja się zabieram. Idę sobie jeszcze zrobić herbatkę i idę jeść. I teraz czas na kawunię. Trochę tu mam szklankę, wiecie, ubrudzoną, bo to cynamon tutaj dałam, także trochę wymieszałam i tak to wygląda. To jest takie cappuccino z mlekiem migdałowym i idę oglądać katalog IKEA. Oto on, byłam wczoraj odebrać w punkcie mój stoliczek i tam akurat były wystawione te katalogi. Spytałam się pani, czy mogę wziąć, pani mówi, że tak, oczywiście. Dlatego też kawka i katalog dzisiaj. Dzisiaj, kochani, czwartek, ja zaczynam od śniadania. Zrobiłam sobie jajecznicę, dałam trochę masła, trzy plasterki boczku. Tutaj mam połówkę pomidorka i taką sałatę z domowego ogródka. I mój drugi posiłek to będzie obiadek. Tutaj mam szparagi robione na patelni. One są na maśle, dałam troszeczkę oliwy, żeby masło się nie paliło. I na to wyciśnięte dwa ząbki czosnku, cały pęczek tych szparagów, taki dość duży, powiem Wam, był kupiony w Biedronce. I tutaj do tego mam takie mięsko, to jest akurat
łopatka albo od szynki z cebulką, duszone, tak z 1,5 godzinki było mięsko. Także tak się przedstawia dzisiejszy obiadek. I zrobiłam sobie pazurki w niedzielę, dzisiaj mamy poniedziałek. Nie zwracajcie uwagi na niedociągnięcia. Jak umiałam, tak zrobiłam, że jestem ślepa, to wiecie, nie mogę za bardzo dotrzeć dokładnie na te boki, no ale robiłam co umiałam. Także taki kolorek, lakier z Biedrony. A tutaj jest ten stół, który ja właśnie zamówiłam. Tutaj akurat jest zestaw z 2 krzesłami. Ja nie chciałam, chciałam sam stoliczek, więc taki właśnie tak on wygląda. I zaraz Wam pokażę ten wazonik. A tutaj jest ten wazonik, o którym Wam mówiłam właśnie, który mi się zbił. No nie udało mi się kupić podobny, bo w Pepco nie udało mi się kupić niestety. Także może następnym razem, będąc w IKEA, sobie go kupię, bo widzę, że one cały czas są. Jedną zdrabkę mam wymienioną, tą co ostatnio 2 złote wygrałam i sobie ją wydrapię, bo to jest tylko jedna, więc osobnego filmu nie będę robić, gdzieś to wrzucę, jeszcze nie wiem gdzie. Bonus Ducati miało być 50, czyli nie ma. Tu jest 50. Aha, 3 takie same kwoty, żeby znaleźć. 50, tu jest 4, tu 100. 50 tysięcy. 500 zł. 100 zł. 2 zł. 50 tysięcy. Mam nadzieję, że Wy to dobrze widzicie. I ostatnie 4 zł, czyli lipka, czyli na razie przegrana, na razie nie gramy, wyrzucamy do kosza. I dzisiejsza kolacja to będą frytki z batatą, jeszcze mi tam zostało trochę hamburgera mięska, także ewentualnie z tym, chociaż już jestem bardzo dzisiaj objedzona, więc może tylko właśnie te frytki. Pewnie spróbowałam jedno mięciutkie, piekły się 20 minut w temperaturze 220 stopni. Pierwszy raz w ogóle je piekłam. Obsypane są solą, pieprzem i tymiankiem. Na razie taka pierwsza wersja. Zobaczę, jak będę. No, spróbowałam. Jednym jest bardzo dobra, mięciutka.